Witajcie kochani. W dzisiejszym odcinku poznacie brzmienie różnych flecików, które zabrałem ze sobą. Zacznę prezentację od flecików najdłuższych w tej kolekcji, a skończę na najkrótszych, malutkich, wysoko brzmiących, takich trochę jak ptaszki w ogrodzie u mojego przyjaciela z dzieciństwa. Zaczynamy! Thank you.
Ten flet na pewno poznajecie. To jest flet prosty, na którym każdy z Was, albo wielu z Was, grało w szkole podstawowej. To jest akurat flecik zrobiony z plastiku. Specjalnie wybrałem taki flecik, ponieważ on jest chyba jednym z najbardziej popularnych fletów, z jakim kiedykolwiek się spotkaliśmy w swoim życiu. No właśnie widzę, kochanie, że wszystko mi przestawiłaś tutaj. No bo po prostu to tam było w jednym miejscu. To tam dziwne. A, chciałaś po prostu, żeby wszystko było w jednym miejscu. Tylko, że wiesz co, jak teraz mi to poprzestawiasz, to ja nie będę pamiętał, na których flecikach grałem, a na których nie grałem. I co ja wtedy zrobię? Może jednak mi jeszcze nie przestawię tych instrumencików, co? Bo ja, słuchaj, po tej stronie sobie odkładam te flety, na których już zagrałem, wiesz? A po tej stronie układam sobie flety, o po tej, na których jeszcze nie grałem. I jak teraz ty mi przestawisz to, to ja nie będę wiedział, na czym grałem, na czym nie grałem. Mam zagrać na tym fleciku? Nie, ja ci po prostu dałam pola. Dobrze, dobrze. Super. Dziękuję. Jeszcze tą nakładkę. Dobrze, to daj, schowamy flecik do nakładki, bo to jest nakładka na ten flecik. No bo to jest akurat na ten flecik nakładka. Możesz go tutaj włożyć do środka albo sobie na nim pograć, no. Tak, koniecznie. Bardzo poproszę. No. O, dziękuję. Zapniesz. No, udało się, proszę bardzo.
posmarowana olejem lnianym i tak sobie zaraz na niej coś zagram. Hej, Anielciu! Cześć! Mówię tutaj, wiesz co, do kamerki, opowiadam ludziom o różnych flecikach. I to właśnie teraz opowiadam o oktawówce. Wiesz? No, oktawówka to jest właśnie taki instrument dęty drewniany, wiesz, z rodziny fletów. Tylko to jest taki instrumencik, który, słuchaj, ma... W ogóle nie ma otworów na palce, popatrz. Tutaj nie ma żadnych otworów na palce. Widzisz, to jest taka gałązka. Tu jest zrobiona dziurka na wylot. Brzyt! Tu jest zatkany czopik. O, czopem tak jest zatkany. Tu jest zrobiona dziurka i on tu wylatuje powietrze tak siut. I tam wlatuje jeszcze tutaj do fletu. I w zależności od tego, czy ten instrument będzie bardzo długi, czy krótszy, no to wtedy mamy bardzo dużą oktawówkę, która gra niskie dźwięki, albo oktawówki, które grają wyższe dźwięki. No, bo najniższy dźwięk jest zależny od długości słupa drgającego powietrza. Wiesz? Czyli im dłuższy instrument, tym dźwięk będzie niższy. Czasem jest tak, że niektóre instrumenty, żeby nie były super długie, to są tak trochę pozakręcane. Ale nawet jak są tak pozakręcane, to ten słup powietrza też jest wtedy dłuższy i też te dźwięki są troszkę niższe. Wiesz? Taki numer. Co ty na to? Zagramy? To patrz tu. Ja też pojadę. A to jest mikrofon. Dzień dobry, Anielciu. A tutaj mam jeszcze taki flecik, na którym można grać interwałami, można grać dwa głosy jednocześnie, co jest niespotykane w instrumentach dętych.
Jest jeszcze jeden instrument, który zawsze noszę ze sobą. Właściwie nigdy się z nim nie rozstaję. I jest to gwizd. Na dzisiaj to by było tyle. Następny odcinek będzie o mikrofonach. Będziemy przeprowadzać eksperyment. Będziemy sprawdzać, jak brzmi instrument nagrywany na różnego rodzaju mikrofony i jaki wpływ na brzmienie instrumentu ma na przykład ustawienie mikrofonów, odległość instrumentu od mikrofonu, pomieszczenie, w którym nagrywamy dany instrument. To będzie bardzo ciekawy odcinek. Ja bardzo lubię te eksperymenty. Zawsze, gdy nagrywam swój instrument, poszukuję jego brzmienia nie tylko poprzez zmianę stroików, czy zmianę ustnika, czy ćwiczenie różnych technik, ale też bardzo często właśnie używam różnych mikrofonów, ponieważ nie zawsze najlepsze, najdroższe mikrofony, które są uznane za standard studyjny, brzmią tak, jak ja bym chciał, żeby brzmiał mój instrument, gdy go słucham na nagraniu. Także zapraszam Was serdecznie, a dzisiaj życzę Wam pięknego wieczoru, pięknego dnia, cokolwiek teraz się będzie działo. Niech dzieje się dobrze, bo fajnie się dzieje. Do zobaczenia.